W dniu dzisiejszym, w niedzielę 23 lipca 2017 roku, rozegramy finały w dwóch kategoriach. WKKW Kuce i Duże Konie i Ujeżdżenie Kuce i Duże Konie. Zawodnicy będą walczyć na parkurze i na czworoboku w swoich kategoriach o zwycięstwo w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. A teraz wystartuje Julia Ziółkowska na koniu Nugat PP. Za chwilę wystartuje Ewa Galubińska na Luens Weltswinston, zawodniczka klubu jedzieckiego Plejada. A ten konik to wałach Welsh Pony po Bodo. Właścicielem tego konia jest pan Jarosław Galubiński. Wynik Ewy Galubińskiej na koniu Luens Weltswinston to sędzia w literze C 71-136, literze E 68-864 i literze M 70-682. Łączny wynik 70,227% i daje to w tej chwili Ewie Galubińskiej w tym konkursie, finałowym, drugie miejsce. Zapraszamy kolejną parę do startu. Klaudia Hałęła na koniu Butini, zawodniczka klubu jeździeckiego Arpaw. Startuje na Karym Wałachu Deutsche Pony Sport Butini. Через тебе таких, як ти, Гарден, Шоуфілд, Шоу, Бету, Мобі.
тобі, але спокою такою, як тебе, все це можна мати в копі. Коливання твої груди, це травми психічні. Винік Клауді Хауела на коню Бутіні єст наступний. Сędzia w literze C, 72,045. Najlepszy wynik, jak do tej pory w finale. Sędzia w literze E, 71,591. I sędzia w literze M, 69,091. Łączny wynik, 70,909. Jest to najlepszy wynik w tej chwili w konkursie finałowym. To była Klaudia Hauela na Butini, to jej wynik. Proszę Państwa, i zaczynamy od trzeciego miejsca. Julia Ziółkowska. Srebrny medal Ewa Golubińska. I złoto Klaudia Hauela. We'll be right back.
Julia Rogowska i Butterfly. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage, up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, darling. Wynik Julii Rogowskiej. Sędzia w literze C 63, w literze B 62%, w literze H 63,667, łącznie 62,889. Natalia Zabagło-Pałowicz na koniu Azalia. Keep it strong in case anyone tests it. Right or wrong, if it's this, you don't miss it. When your bitch over here, I don't mess with her. No detective work, I don't be questioning. Where she been trying to read all her messages? I don't speak on no man that's irregular. Take her phone, disconnecting the cellular. What you need that for undressing her? What you need that for caressing her? Spreading her legs by the flesh of her. Pulling her hair from the back, go to pressing her. Trying to see who tap first, made a bet with her. Relationship blinking, no eczema. She catching feelings, she say we inseparable. Extra perpetual, it's not a replica. Mustang GT in the street smoking vegetables. Trunk in the front, do it make me an elephant. I really, really preserving my beverages. Shopping in Beverly, check out my etiquette. Loving my swag, women Taylor. Wynik Natalii Załagopowocz na konia Zalia. Sędzia w literze C 62500, w literze B 66333 i w literze H 65. Łączny wynik 64611. Teraz wystartuje Maja Gugała na koniu Safira. Same.
a wynik Maji Gugały na koniec Safira to sędzia w literze C 66 667, B 65 167, w literze H 68 167. Łączny wynik 66 667 tysięczne. Brązowy medal Julia Rogowska. Srebro Natalia Zabagło-Pawłowicz i złoto Maja Gugała. Mistrzyni Polski Maja Gugała. Atmosfera na zawodach była super, pogoda też się bardzo udała, a jeśli chodzi o ogólnie o zawody, to ten ośrodek jest naprawdę no super, no aż nie mogę go opisać, to jest po prostu idealny. Super ma czworoboki, stajnie ekstra, wszystko tu jest po prostu idealne. Dominika Siudzińska z LKS CV Poznań na koniu Cinnamon. To Wałach, którego właścicielem jest Katarzyna Siudzińska. I udało się, proszę Państwa. 57-49 ta zawodniczka zajmowała do tej pory trzecie miejsce i na pewno to miejsce utrzyma. To była Dominika Siudzińska. Zapraszamy przedostatnią parę kategorii kuców dyscypliny WKKW. To będzie Oliwia Mycio. Startuje na Wałachu Doktor po Nando od Dumki. Właścicielem tego konia jest pani Joanna Golec. Thank you.
I jest! Bezbłędny przejazd. 65-84. Na pewno zawodniczka będzie miała drugie miejsce. A czy będzie miała pierwsze, to się okaże po przejeździe ostatniej pary. A ta ostatnia para to Krzysztof Podraza. Proszę Państwa, jedyny zawodnik w tym konkursie. Krzysztof Podraza, JKS Dako Galant z Kibno, a startuje na klaczy Intuicja Koński Gaj. Piękna nazwa. Siwa klacz po Very Top od matki Jula. Hodowcą tego konia jest pani Lilianna Gajdzińska, a właścicielem Anna Wyszkowska. Jest, proszę Państwa, mamy zwycięzcę, przejechał na czysto, jeden punkt nad doktorem i Oliwią Mycią. Gratulujemy, za chwilę podamy oficjalne wyniki tego konkursu, konkursu finałowego, ostatniego konkursu w kategorii WKKW Kuców. Prosimy na podium Dominika Siudzińska, brąz, srebro Oliwia Mycio, złoto Krzysztof Podraza. Brawo! Zawodniczka klubu jeździeckiego KSK Stare Babice. Startuje na klaczy Kemara po Maram od matki po Pygmalion. Hodowcą tego konia jest pani Henryka Kapinos, a właścicielem Katarzyna Witaszewska-Król. Pan
4 punkty w czasie 65 i 67. W tej chwili Wiktoria Król tym wynikiem zajmuje drugie miejsce, ale jeszcze są inni zawodnicy. A teraz kolejna para, 13. Oliwia Paździora, zawodniczka z klubu sportowego Stragona Strzegomski, ze Strzegomia. Koń Basma, klacz rasy SP, maść gniada, po Inston, od matki po Markus. Rumors turn, the mill's back home. Parking lot kids with the speakers blown. We didn't turn it on, but we can't turn it off, off, off. Sometimes I wonder, how did we get here? Seems like all we ever hear is Lord, yeah, we scream, yeah, we shout till we don't have a voice. In the streets, in the crowds, it ain't nothing but noise. Crowding out all the dreams of this Tennessee boy. Just trying to be heard in all this noise. 24-hour television, it's so loud that no one listens. Sex and money and politicians talk, talk, talk. But there really ain't no conversation. Ain't nothing left to the imagination. Trapped in our phones, we can't make it stop, stop. This noise, yeah, we scream, yeah, we shout. Trzeci bezbłędny przejazd. Oliwia Paździora, LKS Dragona Strzegom na koniu Basma. Gratulujemy. Za chwilę wystartuje kolejna para. Paulina Wieczorek z klubu sportowego Dragon Nowielice. Startuje na klaczy Czarnina. Po Madison, od matki po Turbut Quirinus. Hodowcą tego konia jest Stadnina Koni Nowielice, a właścicielem Elżbieta Wieczorek. Bezbłędny przejazd. Czas 66.01 i w tej chwili Paulina Wieczorek na koniu Czarnina zajmuje pierwsze miejsce i ma co najmniej srebrny medal Mistrzostw Polski juniorów młodszych. Brąz Weronika Król, srebro Oliwia Paździora i złoto Paulina Wieczorek.
KW najlepszym klubem okazało się Stowarzyszenie Sportów Konnych Klub Stare Babice. Dziękujemy bardzo ujeżdżeniowcom, a teraz zapraszam najlepszy klub WKKW, a więc Stowarzyszenie Sportów Konnych Klub Stare Babice. Wielki szacunek dla rodziców, których znam od lat i podziwiam ich wytrwałość. Dzieci, klaszcie swoim mamom i tatom, oczywiście trenerom i szkoleniowcom. Serdecznie Państwu gratuluję i Waszej wytrwałości, jak już powiedziałem. Dopiero co otwieraliśmy tę imprezę, 2,5 dnia spędziliśmy razem. Dziękuję zawodniczkom i zawodnikom za sportową postawę, rywalizację. Piękne były tutaj emocje. Koleżankom i kolegom z komisji sędziowskich serdeczne dzięki za ten spędzony czas, ale przede wszystkim serdecznie dziękuję organizatorom. Skończyliśmy zmagania finału olimpiady w dwóch dyscyplinach jeździeckich, w WKKW i w ujeżdżeniu. Myślę, że wszystkim zawodnikom wszystko się bardzo podobało. Zawodnicy, którzy stanęli na podium, byli szczęśliwi jak nikt. Proszę Państwa, były to konkursy zaliczane do mistrzostw Polski juniorów młodszych i zwycięzcy otrzymali takie tytuły.